Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk, to jest kolejny odcinek programu Business Focus, a dzisiaj bardzo specjalny gość, człowiek z ogromnym doświadczeniem i ciekawymi projektami za sobą, jeśli chodzi o polski rynek kapitałowy, pan Ludwik Sobolewski, były prezes giełdy papierów wartościowych w Warszawie, również giełdy rumuńskiej w Bukareszcie, a teraz prezes nowej firmy, która będzie się zajmować przede wszystkim crowdfundingiem, ale też nieco więcej, zaraz o tym powiemy, Emerging Europe Marketplace. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, dzień dobry. Bardzo mi miło, panie prezesie. Nie będę pana męczył na początku pytaniami o nasz rynek kapitałowy, ale mały wybieg pozwolę sobie zrobić na końcu. Zaczniemy od tego projektu nowego, którym pan się zajmuje, czyli Emerging Europe Marketplace. Nominalnie platforma technologiczna, crowdfundingowa, która no wchodzi na rynek finansowania społecznościowego. Jak wiemy, ten rynek ostatnio ma dużą popularność, inwestorzy się tym interesują, również drobni inwestorzy. Jak pan sądzi, bo zaczyna pan od paru ładnych miesięcy, już pan jest na tym rynku, jaki potencjał ma ten rynek w Polsce? Czy to jest nieustannie rosnąca wartość tych pieniędzy, które tam wpływają ta największa fala dopiero przed nami? Jak możemy to ocenić, patrząc obecnie na to, co się dzieje? Z wielkim przekonaniem powiem, że uważam, że ma bardzo duży potencjał. To znaczy, pozagiełdowe formy finansowania przedsiębiorców mają duży potencjał. Skąd to się wzięło? No, z tego, że przesadzono, jeśli chodzi o regulowanie rynków tych tradycyjnych i życie nie znosi próżni, to znaczy powstały pewne formy alternatywne. Unia Europejska bardzo pracowała nad tym, żeby ułatwić dostęp do finansowania kapitałem zewnętrznym, niebankowym, średnim i małym przedsiębiorcom i właściwie crowdfunding, który nie jest tylko polskim zjawiskiem, tak? On jest zjawiskiem europejskim, to jest efekt tej refleksji, tak? Czy tych prób poszukiwania jakichś dróg, żeby łatwiej było i taniej pozyskiwać kapitał małym firmom. Więc ja sądzę, że ma dużą przyszłość, bo też tak, no, jesteśmy świadkami ogromnych zmian w gospodarce, dynamizowania gospodarki, mnóstwo firm powstaje, już w zasadzie no, nie ma takiej firmy, która nie myśli o tym, żeby wprowadzać jakichś innowacyjnych rozwiązań, a więc potrzeba kapitału jest i będzie coraz większa. Z drugiej strony są inwestorzy, o których ja myślę tak, że biorąc za przykład Polskę, że to są ludzie, którzy już nabrali pewnej wiedzy i edukacji, jeśli chodzi o standardy, które powinny obowiązywać w inwestycjach kapitałowych. Czyli, że powinny być jakieś elementy ładu informacyjnego, korporacyjnego, że powinna być jakaś transparentność, że powinna być jakaś analiza finansowa dostarczona przez spółkę czy doradców spółki. I to trochę przyszło z giełdy, z tego środowiska istniejącego od lat, ale się tak rozlało szeroko. Dlatego jak się mówi o crowdfundingu, to ja mam zawsze takie trochę taką mieszaną reakcję. To znaczy z jednej strony nie mam nic przeciwko temu, żeby te inwestycje kapitałowe trafiały tak pod przysłowiowe strzechy i rzeczywiście do wszystkich, ale też to nie jest konieczne, to nie jest niezbędne z punktu widzenia potrzeb gospodarki i przedsiębiorców. Wystarczy, że będzie odpowiednio liczna grupa ludzi, którzy mają już pewne doświadczenie, pewne też no, próby dokonane w przeszłości, pewną wiedzę, pewne wymagania i oczekiwania, czyli są bardziej wyedukowaną grupą inwestorów i dla nich takie właśnie oferty pozagiełdowe są znakomitą propozycją. I jeszcze w dodatku powiem, dlaczego uważam, że to ma wszystko przyszłość, bo to się wszystko opiera na zaufaniu, na tej po prostu bezcennej monecie rynków w ogóle, nie tylko rynków uregulowanych. Jeżeli platformy pozagiełdowe będą dbały o to zaufanie, no to postęp tutaj jest, uważam, pewny. Mówi pan o zaufaniu, to jest oczywiście ta najistotniejsza waluta na rynku kapitałowym. A czy zgodziłby pan się z tezą, że jest trochę tak, że takie alternatywne sposoby pozyskiwania finansowania, jak na przykład platformy crowdfundingowe, urosły w siłę również dlatego, że zaufanie do klasycznych form, czy właśnie do giełd papierów wartościowych, nie tylko w Polsce, gdzie też ten kryzys oczywiście w jakiś sposób ma miejsce, ale w Europie, że zaufanie spadło i ludzie zaczęli się rozglądać za innymi formami inwestowania, czy
korzystania z możliwości, jakie dają takie narzędzia. I stąd w ostatnich miesiącach obserwujemy, bo przecież Kickstarter, wielka platforma w Stanach, ileś miliardów już dolarów zebranych pieniędzy i różne europejskie platformy, czy BizFund w Polsce, pokazują, że zainteresowanie jest. Pytanie, czy w ramach, czy w miarę upływu czasu i odbudowywania się tego zaufania do rynku kapitałowego, jeśli to się stanie, będzie tendencja odwrotna. Czy może jednak to już jest znak czasu i te platformy na stałe wejdą do form pozyskiwania finansowania, które znamy? Myślę bardzo podobnie jak pan, że rzeczywiście rozwój tych form pozagiełdowych w pewnym stopniu, nawet chyba w dość znaczącym stopniu, jest wynikiem obniżenia się tego właśnie zaufania czy statusu opartego na zaufaniu, jeśli chodzi o rynki tradycyjne. Ale uważam, że nie należy budować jakiejś opozycji pomiędzy tymi dwoma światami. To znaczy, ten świat pozagiełdowy powinien czerpać dobre wzorce, to znaczy w tym świecie uregulowanym jest też wiele bardzo dobrych wzorców. Jest też wiele takich rzeczy, które miały budować bezpieczeństwo, ale tak naprawdę były oparte, czy są oparte na rozwiązaniach takich czysto formalnych, czy wręcz formalistycznych. W efekcie prowadzą do podwyższenia kosztów obrotu i wchodzenia na giełdę przez firmy, a inwestorowi tak naprawdę nie dają nic. Oprócz ewentualnie przerzucenia części tych kosztów na niego. Ale tam są też i dobre rzeczy, które wypracowywaliśmy przez wiele, wiele lat. I platformy organizujące finansowanie poza giełdą zdecydowanie powinny stosować wiele z tych praktyk czy rozwiązań. Właśnie, żeby dbać o relacje pomiędzy spółką, podmiotem pozyskującym finansowanie, a inwestorem. To jest szalenie ważne. Dalej, platformy pozagiełdowe powinny rozumieć, że jednak giełdy są takimi benchmarkami, jeśli chodzi o płynność i wycenę, tak? I te dwa światy powinny się wzajemnie szanować, bo też historia najnowsza pokazuje, że giełdy popadają w różnego rodzaju kryzysy. Na ogół nie są ich sprawcami, raczej głównie jakoś przyjmują, po prostu absorbują te kryzysy. Na razie nie wynaleziono niczego lepszego, jeśli chodzi o wyznaczanie wartości aktywów, prawda? Więc te dwa światy powinny ze sobą jakby pokojowo współistnieć, bo no, nawet my już w naszej obecnej działalności widzimy takie projekty, które jeden już zadebiutował na platformie, kolejne są w przygotowaniu, ale tam jest też jakaś perspektywa giełdowa, to znaczy dzisiaj już można komunikować inwestorom, że jedną z możliwości zrealizowania przez nich zysków z inwestycji, jedna z możliwości powstanie być może, kiedy spółka w ciągu, w okresie 2-3 najbliższych lat wejdzie na giełdę, niekoniecznie zresztą giełdę warszawską, ale na giełdę. Dlatego uważam, że te dwa sposoby pozyskiwania kapitału są sobie wzajemnie potrzebne. Natomiast zgadzam się z panem, że ta nowa forma częściowo powstała dlatego, że ta pierwsza nie okazała się idealna, czy taka no jakby absolutnie efektywna. Panie prezesie, jak zatem działa Emerging Europe Marketplace? Oczywiście rozmawialiśmy o crowdfundingu i tutaj mamy zgodność, że jest pewien trend. Natomiast wspomniał pan też o relacjach inwestorskich, o tym, że trzeba pamiętać o ładzie korporacyjnym. Wiem, że będziecie też podmiotom, które będą do was przychodzić, oferować takie usługi dodatkowe, towarzyszące. Tak, to uważam za bardzo ważne, żeby inwestorowi zaproponować nie tylko wejście kapitałowe do spółki, ale żeby zapewnić to, że inwestor będzie następnie informowany, co się w spółce dzieje, że będzie też jakaś interakcja, bo my dotychczas nie mamy takich, można powiedzieć, klasycznych projektów crowdfundingowych, to znaczy my mamy inwestorów, którzy wnoszą dość istotne środki finansowe do spółki. Czasami to jest nawet to słynne smart money, czyli właśnie to są nie tylko pieniądze, ale też jakaś wiedza, doświadczenie, kontakty, sugestie strategiczne ze strony inwestorów, a więc dobrze
jest, jeżeli ta relacja jest nawet ona, jeżeli ona jakby chodzi w obie strony, prawda? Ale no, oczywiście to spółka musi udowodnić, że szanuje pieniądze inwestorów i szanuje inwestorów. W związku z tym, no i to jest też dobry przykład na takie, bym powiedział, twórcze przejmowanie standardów rynku regulowanego, czyli raportowanie, czyli dostarczanie inwestorom informacji o tym, co się zmieniło w spółce, jakie postępy, jeśli chodzi o rozwój biznesu. To buduje właśnie i jakieś poczucie względnego komfortu i jakiegoś względnego bezpieczeństwa, a nawet zwiększa szanse spółki na to, że pozyska na korzystnych warunkach finansowanie w kolejnej rundzie finansowania. Ja użyłem kilkukrotnie określenia, że względne jest coś, tak? No bo oczywiście nie można zapominać, że ryzyko inwestycyjne istnieje zawsze, prawda? Więc i tutaj tego nie wyeliminujemy żadnymi środkami, więc też chodzi nam o to, żeby to inwestowanie było odpowiedzialne, żeby ludzie zdawali sobie z tego sprawę, że ryzyko istnieje, ale są dobrze, profesjonalnie poinformowani o szansach, mocnych, słabych stronach danego biznesu. No i temu służą właśnie te tak zwane relacje inwestorskie, prawda? To znaczy tak naprawdę chodzi tutaj o to, żeby konsekwentnie budować wartość spółki. A jakby pan miał wskazać kilka takich elementów, które będą stanowić waszą przewagę konkurencyjną, patrząc na to, że te platformy crowdfundingowe działają w określony sposób w Polsce, może niekoniecznie opinia publiczna, taka szeroko pojęta, jeszcze wie wystarczająco dużo, ale ta wiedza się upowszechnia. Czym będziecie chcieli się wyróżnić? I druga rzecz, kto będzie waszym takim głównym klientem, czyli w jakie podmioty celujecie? Jakby pan mógł to jakoś określić, czy to będą na przykład startupy, fintechy, mniejsze firmy, które są na początku swojej drogi i potrzebują tego większego lub mniejszego zastrzyku, czy raczej firmy już o określonych przychodach, o pewnych osiągnięciach? Jakby pan to mógł opisać? Jeżeli chodzi o firmy, z którymi chcemy podejmować współpracę, to startupy, które nie mają tak zwanego MVP, czyli tego produktu, który już się nadaje do wdrożenia, no to tylko w jakichś wyjątkowych przypadkach, których nawet nie chcę za bardzo sobie wyobrażać. Dlaczego tak mówię? Nie dlatego, że mam jakieś obiekcje co do takich właśnie przedsięwzięć, które no, dopiero dochodzą do jakiegoś projektu biznesowego. Wręcz przeciwnie, całe moje życie zawodowe było oparte na jakiejś właśnie takiej, bym powiedział, nawet intensywnej współpracy z takimi środowiskami, ale bardziej mi chodzi o to, że my musimy mieć jakieś podstawy do dokonania jakiejś wyceny podmiotu. To znaczy nie chcę proponować naszym inwestorom czegoś, gdzie ta wycena to jest po prostu jak gdyby praktycznie pełne spektrum od prawie zera do nieskończoności. Więc z tego powodu, a jeśli chodzi o sektory, to nie mamy tutaj jakby jakiejś szczególnej preferencji. Jeżeli chodzi o to, czym my się wyróżniamy, to ja bym może odpowiedział troszeczkę tak naokoło, ale tylko dlatego, że ja bardzo sympatyzuję z innymi platformami tego rodzaju, które funkcjonują w Polsce, więc nawet nie chciałbym tutaj eksponować czegoś, co można by owszem nazwać przewagą konkurencyjną. Natomiast powiem króciutko o rozmowie mojej i chyba nie zdradzę tutaj wielkich tajemnic, ze znaną spółką Hyper Poland, która przeprowadziła swoją emisję na Cedars, to jest jedna z największych platform tego typu w Wielkiej Brytanii. Zresztą uważam, że to jest niezwykle zawodowa ekipa, to znaczy ta nasza spółka z Przemkiem Pączkiem, który jest szefem tego całego przedsięwzięcia. Ja go zapytałem o jego wrażenia ze współpracy z tą platformą brytyjską. I on powiedział, uwaga numer jeden, bardzo, bardzo wnikliwie czytają wszelką dokumentację i wszelkie dane. No więc ja mu powiedziałem, wiesz co, to u mnie jest dokładnie tak samo i dlatego nasze spółki nie mogą liczyć na to, że to się wszystko stanie w ciągu tygodnia czy dwóch, tak? Druga jego uwaga była taka, no i dlatego, między innymi dlatego to długo trwało. Całe przygotowanie transakcji, nim nastąpiło ogłoszenie transakcji, więc ja mu na to powiedziałem, to u nas jest dokładnie tak samo, bo uważam, że to musi być bardzo dobrze przygotowane, że to nie chodzi o taką jakby nadmiernie radosną piłkę nożną,
tylko tak jakby jesteśmy przyzwyczajeni z rynku giełdowego. Transakcja musi być bardzo dobrze przygotowana, bo potem jest albo powód do zadowolenia, albo powód do wstydu. Już się nie da jakby tego w trakcie zmienić. A trzecia jego uwaga była taka, no i po transakcji tak niespecjalnie się nami interesowano. Ja mu na to powiedziałem, no to u nas jest inaczej pod tym względem, bo właśnie chodzi nam o to, żeby ta spółka, która przeprowadziła transakcję, żeby ona była stale obecna na platformie. Już mamy takie praktyczne ćwiczenie z tej dziedziny, czyli właśnie te relacje inwestorskie. To znaczy, no uważam, że w jakiś sposób my jako platforma powinniśmy i zachęcać spółkę do takiej praktyki, i ją jakby ułatwiać, no bo my też w jakiś sposób ponosimy odpowiedzialność za dany projekt, tak, za to, że dostarczyliśmy wsparcia w jego upublicznieniu. Czyli duży poziom transparentności, o czym wspominał Pan zresztą w wypowiedziach czy wywiadach na temat Emerging Europe Marketplace, bo pierwsza taka większa zapowiedź, którą ja znam, to jest z grudnia, gdzieś tam 2018. Potem Pan mówił o tym, że chcecie być bardzo transparentni, zgodni z regulacjami i tak dalej. I teraz pytanie, czy w związku z tym, że mamy sporo różnych regulacji na poziomie europejskim, ale nie tylko, czy to obecne otoczenie regulacyjne, prawne ocenia Pan jako sprzyjające dla prowadzenia takich przedsięwzięć, takich inicjatyw? I czy to nie będzie czasami tak, że podmiot, który będzie do Was przychodził, będzie musiał poczekać jakiś tam kawałek czasu, żeby zacząć ten proces, bo będzie trzeba rzeczywiście sprawdzić wszystkie dokumenty, sprawdzić zgodność z regulacjami i dać im taki green light i że zaczynamy. No to ostatnie to jest element jakby standardu. To zawsze musi nastąpić. My też przeprowadzamy takie badanie typu due diligence, ale powiedziałbym, że z perspektywy inwestorskiej, czyli zwracamy już na bardzo, bardzo wczesnym etapie uwagę na rzeczy, które mogą być powiedzmy niepokojące czy problematyczne dla inwestorów, albo mogą się okazać problematyczne, kiedy myślimy o nieco dłuższej perspektywie, a więc, że ta spółka być może na przykład za rok wejdzie na giełdę i wtedy pewne rzeczy mniejszej wagi dzisiaj będą rzeczami istotnymi później, więc lepiej je wyczyścić od razu. Więc to zawsze będziemy robić. Czy ja uważam obecne warunki regulacyjne za sprzyjające? Myślę, że jakby musielibyśmy być w jakimś bardzo dobrym humorze danego dnia, żeby tak powiedzieć, że te warunki są sprzyjające. One też na pewno musielibyśmy być z kolei w jakimś dużym pesymizmie, bardzo dużym pesymizmie w danym momencie, żeby powiedzieć, że one są blokujące, czy że one wręcz no, czynią rozwój tego finansowania pozagiełdowego jakimś zadaniem niemalże niemożliwym. To tak też nie jest. Ale do tego, żeby sprzyjały, to jeszcze wiele brakuje. To znaczy z pewnością brakuje na przykład tego, żeby wprowadzono wreszcie formę elektroniczną dla akcji, również tych, które nie są na rynku publicznym, czyli które nie są notowane, bo to by rozwiązało problem następujący. Platformy realizują finansowanie to pierwotne, czyli pieniądze wpływają do spółki, ale no byłoby świetnie, gdyby udziałowcy czy akcjonariusze mogli też po prostu dokonywać transakcji tymi już nabytymi instrumentami, prawda? Czyli no coś w rodzaju takich jakby małych giełd. Więc to jest niezwykle, niezwykle potrzebne. No jest też potrzebna pewna doza jakby sympatii ze strony regulatora i nadzorcy, bo czy crowdfunding, czy ta troszeczkę bardziej wyrafinowana forma finansowania, to znaczy kiedy zwracamy się do inwestorów, którzy dysponują znaczniejszymi środkami, są bardziej wyedukowani, to wszystko jest część ekosystemu rynku finansowego i warto, żebyśmy to wszyscy uznali za właśnie część ekosystemu. Ona jest no, wartościowo rzecz ujmując nieduża, tak? No ale to też można powiedzieć o giełdzie, że finansowanie przez giełdę w stosunku do finansowania kredytem bankowym w Polsce, a nawet w całej Europie jest, no niestety jest nieduże, prawda? Więc z samej niedużości nie należy wnioskować, że to nie ma jakiegoś prawa do istnienia, prawda? A myślę, że tutaj właśnie znaczenie będzie rosło, czyli no dobrze byłoby, gdyby nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o
politykę regulacyjną, jeśli chodzi o kształt regulacji. No, na przykład jesteśmy krajem, który pozwala na oferty publiczne, te bezprospektowe, te pozagiełdowe. Jak pan słyszy, nie często używam tej nazwy crowdfunding, tak, bo ona też tak trochę jakby dla mnie zbyt jednoznacznie definiuje, zbyt wąsko raczej definiuje. Możemy to realizować do 1 miliona euro. Unia Europejska pozwala na 8 milionów euro. Niemcy i Wielka Brytania to jest 8 milionów euro. Myślę, że jest przed nami też tutaj jakaś droga do pewnej dojrzałości i ze strony uczestników tego rynku, i ze strony regulatorów tego rynku, żeby ten limit kiedyś uległ, został podniesiony po prostu. Więc z tym otoczeniem to jest właśnie tak, można powiedzieć, że regulacyjnym, że można mieć tutaj mieszane uczucia. Ale jeśli pan mi pozwoli, to jeszcze jak gdyby mnie pan zainspirował do jednej uwagi, kiedy pan jakby podsumowywał tę część dotyczącą relacji, transparentności i tak dalej, że pewien element jakby nowości, świeżości, a zarazem poniekąd tajemnicy, to jest na samym początku i to jest duża wartość dawana inwestorom przez właśnie to zjawisko platform pozagiełdowych czy crowdfundingowych, bo tam się dostają spółki, o których z reguły bardzo mało kto wie, że one w ogóle istnieją. To w przypadku rynku giełdowego regułą jest, że tam się pojawiają firmy, o których już jakieś tam otoczenie, środowiska biznesowe, inwestorskie, kontrahenci, media i tak dalej, już coś tam słyszano, czasem to wręcz w ogóle wielkie gwiazdy wchodzą na rynek giełdowy, prawda? Już tak jak gdyby niemalże na podsumowanie swojej drogi. A tutaj to są takie, można powiedzieć, tematy świeże. Ja to też usłyszałem od jednego z inwestorów. Podoba mi się ten crowdfunding, dlatego że tam są takie nieopatrzone tematy, takie, że po prostu ja z moimi kolegami stanowimy taki klub inwestorów i ja często po prostu dowiaduję się z tych stron internetowych, że w ogóle są takie ciekawe spółki, prawda? Nikt o nich nie wie wcześniej. Więc ten element pewnego takiego jakby odsłonięcia tej tajemnicy jest na samym początku, no ale potem już powinno być zawodowo i profesjonalnie, to znaczy potem już musi być wartościowa informacja dostarczana tym inwestorom. Ale to, co jest tam na tym samiutkim początku, to jest taka pewna tutaj wisienka na torcie, czy też raczej, jak się mówi, truskawka teraz, która rzadziej, znacznie rzadziej jest w tym otoczeniu giełdowym. Temat, o którym rozmawiamy, jest nierozłącznie kojarzony i związany z rynkiem kapitałowym w ogóle. Rosnąca popularność tych alternatywnych form pozyskiwania kapitału jest oczywista. Ale ja chciałbym pana zapytać o to, co zapowiadałem na początku. Nie mogę odmówić sobie tej okazji, że pan tutaj jest. Jest pan długo związany z rynkiem kapitałowym. Był pan i w lepszych czasach, i w gorszych czasach widział, co się dzieje. Był pan prezesem GPW, potem zarządzał pan giełdą w Bukareszcie. Teraz porobi pan troszkę inny projekt, ale jednak powiązany z szeroko rozumianym światem kapitałowym. Jak by pan ocenił teraz kondycję polskiego rynku kapitałowego, jeśli chodzi o te ostatnie lata? Czy perspektywy rozwoju możemy określić raczej jako pozytywne, neutralnie, negatywnie? Spotkaliśmy się ostatnio w Karpaczu, no największe wciąż spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce. Miał pan tam okazję brać udział w panelu. Czy czeka nas fajna, ciekawa przyszłość, również dla inwestora indywidualnego? Czy ten udział inwestora indywidualnego w giełdzie będzie rósł? Czy raczej dużo pracy przed nami i takie miesiące wzmożonej aktywności, że giełda powinna troszkę tutaj się zaktywizować? Zdecydowanie to drugie, to znaczy, jeżeli by oprzeć się na tym, co można było zobaczyć właśnie na konferencji Wall Street, czyli tym największym, a wręcz nawet bym powiedział wyjątkowym zgromadzeniu inwestorów indywidualnych, wyjątkowym nie tylko jak na Polskę, ale w ogóle w całym regionie. Nigdzie w regionie, to znaczy nigdzie, muszę tutaj sprawić przyjemność samemu sobie i powiedzieć, że w Bukareszcie też uruchomiliśmy taką jakby młodszą siostrę Wall Street, prawda? Ale coś takiego mocnego jest tylko w Polsce. To wtedy można by odnieść wrażenie, że to wszystko jest w dobrym stanie, tak? Bo tam są ludzie, którzy są
głodni wiedzy, którym się chce rozmawiać, którym się chce wymieniać doświadczeniami, którym się chce narzekać i być niezadowolonym, bo to też jest ważne, bo jak człowiek jest niezadowolony, to znaczy, że ma jeszcze w sobie jakąś chęć zmiany, popchnięcia czegoś w jakimś dobrym kierunku. Ale niestety byłoby to raczej takie pozytywne złudzenie, to znaczy taki pełny obraz rynku kapitałowego no, nie jest niestety zbyt optymistyczny. W ubiegłym roku, prawda, w roku 2018 polski rynek giełdowy został uznany przez FTSE Russell za rynek rozwinięty. I to było wielkie wydarzenie, bo jesteśmy jedynym rynkiem, co prawda to jest uznanie przez FTSE Russell, a nie również przez MSCI, a to przez MSCI jest, można być ważniejsze. Ale to jest doniosłe też. Jesteśmy jedynym rynkiem o statusie rynku rozwiniętego w Europie tej posttransformacyjnej, prawda? Czyli w Europie Wschodniej. No jesteśmy chyba jednym z 25 rynków tej kategorii na świecie, chociaż zaznaczam według FTSE, a jeszcze nie według MSCI. Tylko że ja mam wrażenie, że to nastąpiło, bo po prostu ten samochód dojechał do pewnego tam punktu ważnego, ale już tak jakby bez paliwa albo na małym paliwie dojechał. To znaczy, że on dojechał tak w wyniku energii, która była zgromadzona przez szereg lat wcześniejszych, a ostatnie lata nie obfitują niestety w jakieś inicjatywy czy pomysły o charakterze strategicznym, które by na przykład odbudowały czy wzmocniły płynność obrotu na giełdzie, bo ta płynność obrotu niestety jest najważniejsza. Obserwuję też coś w rodzaju regresu, jeśli chodzi o poziom debaty publicznej na temat rynku kapitałowego w Polsce, no bo ta debata obfituje w takie typowe odkrywania Ameryki. To znaczy, że problemem jest płynność. No ale po tych 20, prawie 30 latach refleksji nad tym, na czym polega robienie tak zwanego rynku kapitałowego, to powinno być stać nas na więcej niż to. To znaczy, to nie jest żadna rewelacja powiedzieć, że płynność jest zbyt słaba. Rewelacją byłoby to zmienić, to znaczy zaproponować i wdrożyć przede wszystkim, nie tylko zaproponować, ale też wdrożyć no, środki, które mają tę płynność i wiele innych problemów rozwiązać czy poprawić. Innymi słowy, za dużo jest różnych debat, różnych wersji strategii na temat rynku, różnych okrągłych stołów i tak dalej, a za mało jest po prostu realnego działania, bo ja w pełni podchwytuję pana słowa tutaj, to wymaga po prostu ciężkiej pracy. Owszem, pomysł, koncepcja, pójście śmiałe do przodu, odwaga, to są rzeczy niezbędne i do tego trzeba dołożyć bardzo wiele pracy. Natomiast w czarnowictwo nie ma co popadać, bo tak jak pan powiedział, bywały okresy gorsze i lepsze. Nieprawdą też byłoby powiedzieć, nieprawdą, że historia polskiego rynku kapitałowego, którą rozpoczęliśmy w roku 91 mniej więcej, to jest taka po prostu linia wznosząca się konsekwentnie. Tam po drodze były różne kryzysy, porażki, problemy i tak dalej, więc no, tu nie ma co też popadać w jakiś nadmierny pesymizm, może to też jest trochę taki po prostu okres w historii rozwoju rynku. Pan Ludwik Sobolewski, były prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, człowiek, który też wspierał rozwój giełdy w Bukareszcie, a teraz prezes zarządu ciekawej platformy technologicznej Emerging Europe Marketplace był moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja zapraszam na kolejne odcinki Business Focus. Każdy piątek 14:10, tylko w Comparik24TV. Do widzenia.